Na dyskusję zostało nam niedużo czasu, ale zachęcam do dyskusji. Mamy na nią 15 minut. 20. Pani prokurator, to znaczy. Okej, okay. 20. Więc proszę osoby, które by chciały. Pani profesor Bieńkowska, bardzo proszę. Ja, proszę Państwa, krótko. Oczywiście przychylam się do tych wszystkich propozycji, które dotyczą nowelizacji kodeksu karnego. Jednak nie chodzi mi o nowelizacje tego typu, które w tej chwili są rozważane, czyli nowelizację dotyczącą konkretnych kilku przepisów. Tu musi być ogólna klauzula na zasadzie właśnie charakteru chuligańskiego, czego zresztą nie znoszę, ale o to mi chodzi jako okoliczności. Uważam, że powinna to być klauzula ogólna, która nie specyfikuje do końca wszystkich okoliczności mogących być przedmiotem dyskryminacji czy przestępstwa. Otwarta, tak jak w przypadku dyskryminacji. Proszę Państwa, co do danych statystycznych. My nie prowadzimy w Polsce tego rodzaju badań, ale prowadzone są badania systematycznie, na przykład w Wielkiej Brytanii, które pokazują, to są badania typu Victimization Surveys. Co, na czym one polegają? Otóż pytamy reprezentatywną grupę osób, ludności, o to, czy w określonym, w ankiecie czasie doznały określonego rodzaju wiktymizacji kryminalnej. Te badania jak gdyby weryfikują dane oficjalnych statystyk, pokazują nam, ile zdarzeń zostało doniesionych policji, powiedzmy sobie, a ile nie i dlaczego. Te badania brytyjskie pokazują, że 80-90% przestępstw nienawiści nie dociera w ogóle do wiedzy oficjalnych organów. To jest olbrzymia ciemna liczba. Czyli my dysponujemy wiedzą o garstce takich przypadków. Jakie są przyczyny? Oczywiście wstyd, poczucie upokorzenia, obawa przed zemstą, ale co szczególnie razi, obawa przed kontaktem z oficjalnymi organami ścigania. Upokorzenie z ich strony, bagatelizowanie przypadków wiktymizacji, działanie przez te organy na zasadzie przecież nic się nie stało. Paszą won coś na tym zasadzie. To odstrasza, zniechęca. Osoby, które są ofiarami przestępstw nienawiści, same siebie postrzegają na ogół jako gorszych członków danego społeczeństwa, danej społeczności, ponieważ są inne. Ta inność je odróżnia od pozostałej grupy. Często są izolowane, żyją, jak ja to nazywam, w swego rodzaju gettach. Sama widziałam takie getto w Hamburgu, gdzie mieszkali wyłącznie Włosi, Jugosłowianie i Polacy. I to była zupełnie odrębna kasta ludzi w stosunku do reszty. A więc osoby inne, niezależnie od powodu, z jakiego wynika ta inność, czy jakieś seksualne odmienności, czy językowe, czy etniczne, czy kolor skóry, obojętnie z jakiego powodu, ta inność powoduje, że oni są inni niż reszta i przez tą resztę są często odrzucani. Jeżeli zatem taka osoba doznaje przestępstwa z nienawiści, po pierwsze uważa, że oficjalny organ w ogóle nie pomoże, tylko ją odrzuci, to pogłębia te skutki bezpośrednie przestępstwa, głównie bardzo poważne stresy psychiczne, niekiedy i fizyczne oczywiście. Odrzucenie przez oficjalny organ to jest doznanie wiktymizacji wtórnej, czyli dodatkowe odrzucenie przez społeczność, dodatkowy stres. I proszę Państwa, te cechy inne są niezmienne, jak już była o tym mowa. A to powoduje, że te osoby są bardziej niż inne narażone na kolejne, takie samo lub inne przestępstwo z nienawiści. To jest taki zamknięty krąg. Czyli nasze działania to musi być oczywiście stałe monitorowanie tego, co się dzieje i co najłatwiej robią organizacje pozarządowe, bo do nich częściej taka inna osoba się zgłosi niż na policję. No i oczywiście wprowadzenie jakiegoś takiego właśnie badania systematycznego typu Victimization Survey, żebyśmy mieli kontakt, nie dobierając, doznał takiego przestępstwa czy nie.
tylko wtedy w tej badanej grupie określamy udział takich osób, które doznają przestępstwa z nienawiści. Czyli zmiana legislacyjna, ale nie taka, jaką proponuje się w tej chwili. Ta inność niewyspecyfikowana do końca, bo to da nam znowu zamknięty krąg dyskryminacji czy przestępstwa z nienawiści z określonego powodu, wyeliminuje inne. No i oczywiście edukacja. Proszę Państwa, ja mam nieszczęście albo szczęście mieć kontakt z różnymi studentami od lat. Proszę Państwa, wiele programów studiów nie uwzględnia takich elementów jak jakieś przestępstwa z nienawiści, prawa ofiar przestępstw. Co to jest? To nie jest ważne. Więc jeżeli my zaczniemy tych rzeczy uczyć dopiero na przykład na aplikacji, to musimy uczyć od podstaw. Albo jeżeli dopiero w szkole policyjnej, znowu musimy od podstaw, bo wcześniej tego nie ma. A to powinno być w przedszkolu, szkole podstawowej, bo już te drobne takie incydenty pomiędzy dziećmi powodują, mogą doprowadzić do narastania tego typu uprzedzeń, nienawiści. A to rodzi nie tylko dyskryminację, ale i incydenty, no i przestępczość, łącznie z najpoważniejszymi zbrodniami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Czy jeszcze pan doktor Karsznicki? Bardzo proszę. Ja może tylko dwie uwagi. Jeżeli chodzi o tę klauzulę, która nadawałaby, powodowałaby zaostrzenie odpowiedzialności karnej za identyfikację tej dodatkowej cechy danemu czynowi, który jest skatalogowany, stypizowany w kodeksie karnym, to mam jeszcze jeden dodatkowy argument, o którym mówił tutaj jeden z panów, a mianowicie nawet chodzi o ułatwienie badań. Dzisiaj jest taka sytuacja, że to, co ja państwu podawałem, a więc ile jest naruszeń integralności cielesnej, a ile jest znieważeń, to ja tylko wiem na takiej podstawie, że każdej sprawy dotknęliśmy, każdą sprawę zbadaliśmy. Natomiast nie jest to możliwe na podstawie badań statystycznych. Dlaczego? Tak, bo mamy tylko artykuł 119, co ja wiem na podstawie artykułu 119, który dostanę z terenu jako dane statystyczne. W sytuacji, kiedy byśmy dostawali kwalifikację prawną, na przykład w związku z 57, tak jak jest chuligański, 57a, to ja już wiem, że to jest taki czyn. Mało tego, ja otrzymuję informacje, jakie jest przestępstwo bazowe. Ja wiem, że tych przestępstw rasistowskich, na przykład o charakterze znieważenia, to było tyle i tyle. Zniszczeniu mienia było tyle i tyle. Mam od razu całą informację na podstawie danych samych statystycznych, nie wnikając głęboko w akta spraw. A więc chociażby z tego powodu byłoby to ważne i dla celów badawczych i porównawczych, w takim ujęciu komparatywnym nawet z innymi państwami, bo tak robią inne państwa i tylko w ten sposób mogliśmy porównać się z innymi państwami, przeprowadzając badania, ale bardzo, bardzo takie czasochłonne, właśnie zaglądając do każdej sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o inny problem zupełnie, sprawa napiętnowania różnego rodzaju zachowań. Powinniśmy dbać o pewien rodzaj symetrii, bo jak to jest, proszę Państwa, że jednemu politykowi uchodzi, a drugiemu nie uchodzi jedno zachowanie. Mamy posła, którego wykluczono niemal od razu za pewne wypowiedzi, prawda? Nie startował w kampanii wyborczej, nie miał szans. A mamy urzędującego ministra, który powiedział dowcip rasistowski, prawda? I nie ma reakcji. I to są takie sytuacje. Podam inny przykład. Mamy sytuację na boisku piłkarskim. Piłkarz EQM. Rzucany, obrzucany bananami. Wyzwiska. Piłkarz nie wytrzymuje. Dobiega do trybun, wykonuje gest Kozakiewicza. Kiedyś nawet gloryfikowany. Wykonuje gest Kozakiewicza, dostaje od sędziego czerwoną kartkę. To nie to, że ten sędzia jest uprzedzony akurat do niego, tylko nie ma wyjścia, bo takie są przepisy UEFA, FIFA i PZPN. Ale nic się nie dzieje, w żaden sposób nie są napiętnowane zachowania kibiców. Dokładnie. To mamy takie sytuacje. I dlatego no, tutaj musi niestety ale płynąć przykład z góry, jak mawiał Kochanowski, ten mi najmilszym nauczycielem bywa, który jako naucza, tak sam wychowywa.
Zgodzimy się z panem doktorem Karsznickim i przypomnę, że był kiedyś taki premier, który za homofobiczne odezwanie się natychmiast zwolnił urzędującego ministra. Czyli jak tak jednak patrząc z perspektywy czasu, jest gorzej, a nie lepiej, prawda? Bo nie są to zachowania, które są naśladowane. Jeszcze panią poprosimy, Paulę Sawickę, prezeskę Otwartej Rzeczpospolitej. Ja chciałam dodać jeszcze, że takie wypowiedzi na przykład zupełnie nie zostały skomentowane przez żadnego z polityków, pana byłego ministra sprawiedliwości, pana Aleksandra Będkowskiego, który nie widział nic złego w zachowaniu kibiców swojego klubu, którzy wywieszali antysemickie hasła na wielkich transparentach, w tej Resowi, w której pan minister Będkowski jest chyba, nie wiem, czy prezesem, czy nie wiem. Tak? Jeśli mogę dodać, to pan minister tłumaczył, że nie zauważył tych transparentów, ponieważ siedział w loży dla VIP-ów. Tak, ja bym chciała jeszcze raz poprosić o to, żeby organizacje pozarządowe rzeczywiście były traktowane jako użyteczny partner, dlatego że myślę, że my przez te parę lat wypracowaliśmy już trochę sposobów badania i rozumienia też tych dokumentów, nie tylko z punktu widzenia czysto prawnego, dlatego że prawnicy na przykład w tym dokumencie, który ja dzisiaj przyniosłam, widzą od razu pewne nielogiczności, ale także te nasi członkowie, mamy ekspertów, którzy są zarówno wybitnymi językoznawcami, jak i socjologami i potrafią zanalizować ten materiał także bardziej dogłębnie. I myślę, że to mógłby być fantastyczny materiał do wykorzystania przez państwa w pracy z prokuratorami, po to, żeby im pokazać, dlatego że my tu dzisiaj dosyć dużo mówiliśmy o tym, że pewne rzeczy nie są jasno opisane, ale jak czytamy te uzasadnienia prokuratorskie, a często i sędziowskie, to widzimy, że prokuratorzy są wybitnymi językoznawcami, bo się rozwodzą nad znaczeniem słowa. Mówią, że jeżeli na haśle było napisane wypędzimy Żydów z Polski, to nie jest nawoływanie, bo żeby było nawoływanie, to musiało być napisane wypędźmy. I tego rodzaju dywagacje prowadzą w swoich uzasadnieniach. Także myślę, że naprawdę byłaby to, bo najlepiej jest rozmawiać na przykładach, prawda, i tłumaczyć, dlaczego one nie są zgodne z przepisami. Jeżeli chodzi natomiast o ten postulat właśnie podnoszenia wymiaru kary za przestępstwo, któremu towarzyszy jakaś intencja, to myślę, że to jest jeszcze bardzo dobry sposób, w którym wydające orzeczenie, czy sędzia, czy prokurator, może się uniezależnić od własnych poglądów, bo my nie zmienimy tego, że człowiek, który jest sędzią, czy prokuratorem, czy policjantem, ma jakieś poglądy, ale on musi rozumieć, że musi też podejmując pewne decyzje, być od nich niezależny, prawda? Nie to, że on jest w ogóle niezależny i jemu nikt nic nie może powiedzieć, tylko musi niezależnie od swoich, zgodnie z literą prawa, pewne decyzje podejmować. I dlatego działa ta zasada, wiem, w Ameryce, ponieważ tam się zawsze wyraźnie mówi o tym, że jeżeli jest czyn chuligański z pobudek rasistowskich, to on jest z litery prawa wyceniany drożej, tak? Jest wyższa kara. I to nie ma żadnego... Sędzia może być rasistą, nie lubić kolorowych, nie lubić gejów, ale nie zmienia to faktu, że od niego tego przepis wymaga, żeby on w taki sposób zastosował to prawo. Więc to jest jedna rzecz. I jeszcze chciałam powiedzieć o jednej sprawie, o której miałam zamiar tu mówić, bo ja o tym mało wiem, ale wydaje mi się, że to jest jakiś ważny nurt w systemie sprawiedliwości, który się nazywa sprawiedliwością naprawczą. Ja za mało, mi się zdaje, że to jest bardzo mało powszechne. Kiedyś się tym zainteresowałam, ponieważ to jest taki chyba nurt w systemie, kierunek w polityce karnej, który wydaje mi się być
właśnie do tego rodzaju przestępstw bardzo korzystny do zastosowania, bo my ciągle rozmawiamy o tym, czy należy karać surowo, czy karać więzieniem, czy karać ostrą grzywną. Wszyscy wiemy, że musi być kara nieuchronna, to jest pewne. Natomiast jest pytanie, czy mamy zapełniać więzienia ludźmi, którzy właśnie wykrzykiwali nienawistne hasła, czy już wtedy, czy dopiero wtedy, kiedy kogoś pobili albo zabili. Natomiast ten system wymaga takiej pracy z przestępcą, czy też z tym kimś, kto dokonał tego, ze sprawcą, która spowoduje, że on sam zrozumie to, co zrobił, jest zdolny do tego, żeby przeprosić, tak? Są takie poważne propozycje, aby właśnie w sprawach o przestępstwa z nienawiści prowadzona była mediacja międzykulturowa i... To znaczy, mam powtórzyć? Tak. Mówię, że są takie poważne propozycje zgłaszane, aby w sprawach o przestępstwa z nienawiści była możliwa i wykorzystywana mediacja międzykulturowa i międzyreligijna, ponieważ w przypadku tych przestępstw szczególnie ważne jest rozwiązanie konfliktu, doprowadzenie do jakiegoś kompromisu, do tego, aby sprawca danego czynu zrozumiał, na czym polega istota jego zachowania i błąd, a ofiara, żeby uzyskała na jakąś satysfakcję możliwą w danej sytuacji dla niej do zaakceptowania. I to są poważne i częste propozycje. Nawet spotkałam się z takim zdaniem, że żeby to w ogóle było możliwe, żeby prawo nasze to umożliwiło. Na gruncie naszego prawa to jest możliwe, tyle że niewykorzystywane. Dziękujemy bardzo pani profesor. Ja jeszcze tylko powiem, że musimy pamiętać, że w filozofii sprawiedliwości naprawczej najważniejsze jest naprawienie szkody. Prawda pani profesor? O tym często zapominamy. Zapominamy jako prokuratorzy, na przykład pisząc wnioski co do kary. Ja później panu doktorowi Karsznickiemu jeszcze krótkiego głosu udzielę, ale najpierw panu Krzysztofowi Łaszkiewiczowi, ponieważ musi wyjść. Dobrze? Tak, dziękuję. Głos formalny tak naprawdę, znaczy nie związany z merytorką tego spotkania, chociaż pośrednio tak. Sugestia, tylko i wyłącznie sugestia. Znaczy, mnie to, ta konferencja przeistoczyła się w którymś momencie w taką debatę ekspercką, a mnie zaczyna brakować po wysłuchaniu państwa w konsekwencji tej konferencji być może spotkań eksperckich, gdzie te problemy, które dzisiaj były poruszone, można byłoby rzeczywiście przenieść już na praktyczne rozwiązania, na próbę stworzenia takiego środowiska, ale od razu mówię, decision makers, czyli to nie może być tak, że spotkają się osoby, które będą potem szukały kogoś u góry, komu to trzeba przekazać, a ten dopiero się mnie zastanawia, to musi być trzon osób, które rzeczywiście mają realny wpływ na to, żeby w tym, bo inaczej będziemy się spotykali na konferencjach co roku i właściwie może z tego nie... Okej. Ja tylko, chodzi o to, że ja po prostu wychodzę i chciałbym jakby ten głos był gdzieś tam odnotowany. Dziękuję bardzo za uwagę i za spotkanie. Bardzo do zobaczenia. Dziękujemy panu pełnomocnikowi komendanta głównego i jeszcze proszę o głos panią dyrektor Wolter Skruwel Polska, a następnie pana doktora Karsznickiego. Króciutko i zamykamy, tak? Rzeczywiście krótko. Proszę państwa, ja tutaj przysłuchiwałam się tej dyskusji z ogromnym zaciekawieniem, też nie tylko jako wydawca i prawnik z wykształcenia, ale przede wszystkim jako menadżer. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście można powiedzieć, że jest mnóstwo różnych rzeczy we wszystkich możliwych obszarach do zrobienia. Natomiast występowali przedstawiciele kolejnych instytucji, organizacji i mówili, co zostało zrobione w ramach ich aktywności. I to są naprawdę wielkie rzeczy. To jest olbrzymia praca, którą teraz Państwo pokazujecie i prawdopodobnie w jakimś tam zakresie wymieniacie poglądy, być może w ogóle się informujecie o pewnych wydarzeniach, zdarzeniach i działaniach. I tak jak pani profesor Bieńkowska tutaj dzisiaj mówiła o tym, że są takie, a nie inne ograniczenia w związku z wprowadzeniem takiej, a nie innej definicji przestępstwa, z takim, a nie innym ustawieniem go w pewnych ramach kodeksowych w związku z uwarunkowaniami międzynarodowymi, to myślę, że jest tak, że gdzieś wszystkim brakuje pewnych elementów układanki. I oczywiście taka praca indywidualna jest świetna, natomiast patrząc na to, że na przykład jest Rada do Spraw Równego Traktowania i
i tak naprawdę jest takie zamieszanie kompetencyjne, to a dynamika zmian jest tak duża, to bez, wydaje mi się, pewnej koordynacji, dlatego mówię, że postrzegam to jako menadżer, koordynacji kogoś, kto będzie patrzył, koordynował ten proces, ciągnął, patrzył, co się dzieje we wszystkich możliwych organizacjach, takiego monitoringu, który jest tak zwanym monitoringiem totalnym, zbieraniem co, nie wiem, co kwartał, co pół roku pewnych materiałów, robienia pewnych konspektów, porównywania pewnych danych, to cały czas będą popełniane pewne błędy u tak zwanych założeń, albo będą pewne rzeczy pomijane. Muszę powiedzieć, że zorganizowanie tej konferencji, tutaj inicjatywa pani prokurator Lidii Mazowieckiej, pani prokurator generalnej, to są znakomite inicjatywy i tylko tego, czego mi brakuje jako menadżerowi. Wiem, że po prostu przy tak potężnych przedsięwzięciach, w które są zaangażowane duże grupy ludzi, jest dużo problemów, to jest po prostu jak projekt. Tutaj bez koordynacji, nawet przy najlepszej wierze, najlepszej woli, nie da się po prostu zamykać kolejnych etapów w sposób skuteczny. Musi być plan, musi być strategia. Tak to wygląda z punktu widzenia postrzegania tego wszystkiego, co jest do zrobienia, jako przedsięwzięcia. Dziękuję. Proszę Państwa, jedna uwaga. Adresatami tych wszystkich tutaj spostrzeżeń były niemal wszystkie organy, przedstawiciele tych organów, którzy byli obecni, ale jakoś zapomnieliśmy o mediach. A media mają wielką rolę do odegrania. Ja mam takie pytanie. Korzystając z tego, że tu jestem i mam taką możliwość zadania pytania, właśnie pod adresem mediów. Dlaczego Państwo zapraszacie, kiedy są zagadnienia do rozwiązania dla fachowców, zapraszacie polityków? Przecież na temat sierpa i młota powiedzieli się najpierw politycy. Nie prawnicy. Nie, najpierw byli pytani politycy. To samo było z katastrofą smoleńską, to samo było z innymi zagadnieniami. I po tygodniu, po dwóch tygodniach, kiedy jest pewien przekaz, idzie do opinii publicznej, fachowcy nie mają szans przebicia się ze swoim komunikatem. I oto jest do Państwa prośba, żeby właśnie brać też to pod uwagę, żeby zapraszać fachowców, żeby korzystać z wiedzy przedstawicieli świata nauki. A tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że politycy zapewniają oglądalność wysoką, prawda? Jest duża szansa, że właśnie będą korzystać z tego języka nienawiści. Jeden drugiemu przyłoży. I będzie oglądalność bardzo wysoka. Dziękuję. Krótko, bo już kończy nam się czas. Proszę Państwa, ja się w ogóle cieszę, że mogliśmy się w takim gronie spotkać na naszej konferencji, takiej w wymiarze właśnie interdyscyplinarnym, gdzie mogliśmy praktycy, teoretycy, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych wymienić swoje doświadczenia, swój punkt widzenia, przedstawić swoje rekomendacje, wnioski, poglądy na zmianę status quo. Także cieszę się, że mogliśmy tutaj gościć Państwa i zorganizować tę konferencję. Tu jeszcze raz duże ukłony dla wydawnictwa Wolters Kluwer, które nas wspomaga w organizacji tych konferencji i z tej naszej konferencji będą wydane materiały pokonferencyjne jak zwykle, więc bardzo za to dziękuję, za to wsparcie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, przedstawiliśmy problematykę przestępczości z nienawiści w aspekcie praktyki prokuratorskiej, standardów międzynarodowych, w aspekcie linii orzeczniczej zarówno sądów krajowych, jak również Europejskiego Trybunału ETPC, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale co jest tutaj istotne? Istotna jest ta wymiana, to starcie naszych punktów widzenia i ja jeszcze raz podkreślam, bardzo się cieszę, że są z nami przedstawiciele organizacji pozarządowych. Naprawdę Państwa rola jest nieoceniona, jeżeli chodzi o monitoring tego rodzaju zachowań, zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym. No, nie mówmy już o monitoringu, prawda, zachowań, które możemy sklasyfikować jako przestępstwo, prawda, ale wszelkich zachowań i działań dyskryminacyjnych. I Państwa rola jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o ten walor edukacyjny. To, co powiedziała pani Anna Tatar, że
Sprawa dotycząca dyskryminacji jest wtedy w realiach naszego porządku prawnego, porządku publicznego, wtedy, kiedy media o niej wiedzą, prawda? Kiedy nie ma sprawy w mediach, nie ma też sprawy. Także tutaj bardzo, bardzo jest ta ważna rola państwa. Tu nikt państwa nie zastąpi w tym właśnie wymiarze edukacyjnym, nagłaśniającym, monitorującym tego rodzaju zachowania. Proszę państwa, uważam, że po tej konferencji możemy dojść do następujących wniosków. Na pewno zmiana legislacyjna, ale nie zgodzę się z taką zmianą, którą tutaj proponowali czy pan Paweł Knut, czy tutaj inni państwo, w takim kazuistycznym wymiarze. Jedna klauzula generalna, więc na przykład sprawca, który popełnia przestępstwo motywowany uprzedzeniami, bez wymieniania tych uprzedzeń, czy to są o charakterze homofobicznym, czy etnicznym, czy rasowym, podlega, no nie wiem, zaostrzonej odpowiedzialności, obligatoryjnemu wymiarowi, nie wiem, środka karnego. A więc na przykład nowelizacja artykułu 57a, dodanie jego punktu, no będziemy się nad tym zastanawiać i będziemy nad taką propozycją zmiany legislacyjnej tutaj pracować z panią prokurator Mazowiecką. Tu stworzymy zespół, właściwie ten zespół już istnieje, pani prokurator zajmuje się tymi kwestiami. Prokurator generalny nie ma inicjatywy ustawodawczej, ale zawsze może wystąpić oczywiście do, i to robimy wielokrotnie, do ministra sprawiedliwości z propozycją, naszą propozycją zmiany de lege ferenda. Nie zawsze zyskuje to akceptację, ale liczymy tutaj na państwa wsparcie, właśnie na wsparcie organizacji pozarządowych, bo sami państwo oczekujecie tych zmian, więc liczymy tutaj na państwa wsparcie w tym zakresie. Co do kwestii monitoringu, oczywiście my monitorujemy, ale już prowadzone postępowania przygotowawcze, prawda? A więc kiedy jest prowadzone, czy to postępowanie sprawdzające, czy wszczęte postępowanie